dobry, Andrzeju. Szczęść Boże. Szczęść Boże? No tak się teraz zaczyna każdą rozmowę, bo słyszałem ostatnio wywiad pana wójta Mazurka w katolickim Radiu Podlasia. To tak właśnie od takiego powitania zaczął. Szczęść Boże. Szczęść. No to od tego wywiadu zacznijmy. Okiem satyry po raz kolejny. Andrzej Kotyła. Sławomir Karwowski. I co? Po raz kolejny. I co tam ci w tym wywiadzie utkwiło najbardziej z tego wywiadu? Znaczy, mam napisaną tutaj notatkę, całą kartkę i muszę stwierdzić, że z całej tej mojej notatki nie wynika zupełnie nic. A ja powiem ci szczerze, że jak posłuchałem sobie tego wywiadu... To może słuchałeś dwa razy? Nawet tak, dwa razy sobie powtórzyłem taki jeden fragment, bo strasznie mnie rozbawił. I taka wypowiedź pana redaktora prowadzącego Marcina Jabłkowskiego, gdy martwi się bardzo, że na przykład... Redaktor? Tak. No ale mówi tak, ale panie wójcie, no ale tak na przykład jak pan z takim doświadczeniem i jeżeli panu obetnął 50% pensji, to przecież pana rynek jakoś tam wchłonie, zabierze i tak dalej. I co to będzie dla gminy? I tak mnie to strasznie rozbawiło. Że, bo ja nie sądzę, żeby tak już się zabijali o pana wójta Mazurka firmy prywatne, które chciałyby być, żeby... Znaczy, że mieliby 50% wójtowi dochodów zabrać ktoś, tak? No bo przecież pan prezes Prawa i Sprawiedliwości, pan Kaczyński powiedział, to coś strasznego. Koniec już z nagrodami. I to Kaczyński będzie zabierał? No a kto? No kto inny? No kto w tym kraju może komuś coś właśnie zabrać, nie? Ale i tak, bo pan wójt mówi, że on się tam nie boi i tego absolutnie nie, bo przecież to jest służba. Bo on przyszedł służyć. Służyć, tak. Służyć. Tylko jakby przyszedł służyć, panie wójcie Mazurek, to trzeba było sobie nie pobierać wynagrodzenia najwyższego z możliwych, jeśli chodzi o samorządy. Ale to nie on pobierał, tylko jemu dali. No. Rada mu dała, no dobrze. Jakby tobie ktoś dał, no to przecież byś nie był taki niegrzeczny, żeby nie wziąć. No, no dobrze, tylko że ja bym... To po co nawet gada o tej służbie? Nawet łapówkę wypada wziąć. No. Po co on o tej służbie gada? On nawet gada o wolontariacie niemalże, wiesz? Nie, no nie niemalże, tylko na pewno. No, no poza tym, jeśli chodzi o ten konflikt, który wytworzył się w sprawie energii odnawialnej, to i rozmów z wójtami na temat współuczestnictwa w kosztach poniesionych przez miasto, no to pan wójt mówi, że będzie dążył do zgody. Pojednania i takie do zgody, tam, tak. Do pojednania, ponieważ z panem burmistrzem od wielu lat współpracuje i są pod jednym dachem. I nawet powiedział coś takiego, że są na siebie skazani. No, no przecież pamiętamy, że swego czasu pan Mazurek za panem Rębkiem przez kilka lat nosił teczkę, zanim awansował. Tak? A to ja tego faktu nie wiedziałem. A bo ty młody jesteś, to nie pamiętasz. No, że, no, przecież to była, teraz to może jest bardziej taka szorstka przyjaźń. Ale tak mi się wydaje, że nawet no, bardziej niż szorstka. Ale kiedyś to była okropnie śliska, że nic szorstkości tam nie było. No i mówi, że ten problem z Ensolem to trzeba... Ale Andrzej, z Ensolem to my w ogóle poświęcimy cały program. No, być może możemy poświęcić. Zrobimy specjalne nagranie Okiem Satyry poświęcone... Szanowny panie redaktorze, dobrze. Możemy poświęcić, ale powiedzieć należy, że deklaracja ze strony pana wójta padła jednoznaczna, że żadnej deklaracji nie złoży. Że nie będzie sugerował tego, co się ma wydarzyć na najbliższym spotkaniu. Które już się odbyło. No, które się odbyło, ale o którym, tak jak mówisz, dzisiaj nie będziemy mówić. Ale mówi, że zechce dążyć do pojednania, do zgody. No, ale to już i powiada tak, jesteśmy w stanie się domówić. No i że on w tym wywiadzie nie będzie sugerował rozwiązania, chociaż mógłby. A nawet padło coś takiego, że burmistrzowi Rębkowi już powiedział, co o tym sądzi, ale redaktorowi nie powie, bo nie chce, żeby inni brali z niego przykład. A to brzydko z jego strony. Tak, nie chce niczego sugerować. To brzydko, że on tak sam tutaj, żeby... I powiedział, że zgoda jest w tej sprawie ważniejsza od pieniędzy. No ja nie wiem, czy ciekawe, czy...
Mieszkańcy gminy Radzyń tak sądzą również, że zgoda jest ważniejsza od ich pieniędzy. Ja myślę, że po tej deklaracji, że wójt gotów jest 50% poborów swoich zwrócić, to mieszkańcy wybiorą go na kolejną kadencję. No, i... A może nawet dożywotnio, jakby to było możliwe. Ale wiesz co, zostawmy już Wiesława Mazurka, wójta gminy Radzyń. No nie, jeszcze orkiestrze przecież. A, orkiestrze coś tam było, tak, gadał coś orkiestrze. Bo mój żeń żadnej orkiestry nie zawłaszczył. No. Nie, że w orkiestrze są różne kategorie ludzi. Nawet są tacy, którzy chcieliby grać, ale jeszcze nigdy kontaktu z muzyką nie mieli. To bardzo dobrze. To są najlepsi kandydaci, bo przed nimi jest perspektywa największego rozwoju. Tak. Poza tym orkiestra jest potrzebna i od wielu lat oczekiwana. Słuchajcie, mieszkańcy, może nie wiecie, że od wielu lat oczekujecie na orkiestrę dętą gminy Radzyń Podlaski. I że żadne zawłaszczenie żadne nie miało miejsca. Ale to jest jakoś z ironią to powiedziałeś o tym, że mieszkańcy mogą oczekiwać orkiestry dęty. Ja uważam, bo w Przemiennikach mamy orkiestrę dętą, Wiesław Mazurek chciał, żeby była to orkiestra radzyńska. No bo jest w orkiestrach dętych jakaś siła. Jest siła, tak. I ja uważam, że tak na przykład mieszkańcy Przemiennik oczekiwali, bardzo cieszą się, że taka orkiestra w Przemiennikach jest. I podejrzewam, że nie pozwolą, żeby ta Przemiennicka orkiestra stała się orkiestrą radzyńską. Wiesz, tam jeszcze jedno padło takie stwierdzenie dotyczące kosztów instrumentów, że jeden akordeon potrafi kosztować tyle co cały zestaw. Ale jaki to zestaw, to już tego nie wiemy. Bo jeżeli chodzi o zestaw orkiestralny, no bo ja wiem, że rzeczywiście akordeony są w różnych cenach. Ale myślisz, że to... Ja ci mogę swój sprzedać za 200 zł, no. Ale są akordeony po 20 tysięcy i droższe. No. Także no, taki na przykład taka waltornia, czy klarnet, czy powiedzmy puzon, czy saksofon tenorowy lub altowy, czy jakiś inny instrument dęty, drewniany lub metalowy, to no, rzeczywiście one są tańsze od akordeonu. No i pan wójt mówi, że przygotowanie tych instrumentalistów to sprawa bardzo prosta, bo najtrudniej to się nauczyć grać na klawiszach. A jeśli chodzi o instrumenty dęte, to jest sprawa prosta. Bierzesz, dmuchasz i już. No to chyba pan Wiesław Mazurek chyba nigdy nie dmuchał, tak powiem ci szczerze, wiesz? Ja bym tego nie insynuował. Zobaczcie, że wspominał coś, że ma syna na studiach. Ale ja o czym innym, Andrzej. Dobrze, zostawmy Wiesława Mazurka już. Wydarzyła się też bardzo ważna rzecz w Radzyniu Podlaskim. No, tak. No były wybory uzupełniające. A, były wybory i się odbyły. I? No i co? No i przykrość. Ale przykrość loktowa, przykrość. Jakub Kawka. Ja myślę, że największą przykrość odebrał główny sprawca klęski Jakuba Chapki. Ksiądz proboszcz. Bo za takiego głównego sprawcę uważam księdza proboszcza Henryka Ocha, żeby było jasne. No tak, no bo... Ocha, ha. No. Bo to jemu zawdzięcza, nie nam, bo myśmy się nie czepiali kandydata. No, nawet wiesz, przez myśl nam nie przeszło. Przez myśl. Przecież myśmy mówili nawet, że życzymy mu wygranej, tak. Co było z naszej strony błędem i nadużyciem, dlatego że nietrafione były te życzenia niestety, ale do klęski, i to totalnej klęski Jakuba Chapki, przyczynił się głównie organizator jego spotkań w sali parafialnej parafii świętej Anny, ksiądz proboszcz Henryk Och. No bo kto tam zagłosował na niego, tak? Ksiądz proboszcz, no ja myślę, że jego gospodyni, wikariusz, jeden, ile tam tych wikariuszy jest? Z dwóch. Dzieci, wnuki. No. Nie księdza, nie. Nie. A to czyje? No mniejsza z tym, dobra, no, tak, no, właśnie. No, przecież rodzice, no, nie wiem, bo ja w końcu nie wiem, do jakiej parafii należy, bo mówi, że w swojej parafii, a z tego, co mi wiadomo, to w tamtej parafii nie mieszka. Natomiast wygrał Dariusz Bilski, który jest członkiem Rady Parafialnej i to należy uważać za sukces tej parafii. Zobacz, tak, i to jest raz, ale widzisz... Myślę, że będzie godnie reprezentował parafię w Radzie Miejskiej. No.
ale zobacz, jest w tej radzie parafialnej, prawda, ale nie pchał się do sali katechetycznej, żeby robić spotkania, bo on trochę wiedzy ma, że takich rzeczy się nie robi, tak? Nie już, nie mówiąc tego od tej etycznej strony, tylko, że to jest słabe. Nie, wyraźnie po prostu sprawę, no, o to, propagandowo. Chodzi o wiedzę raczej prawną, no, że miał kompetencje wiedzy prawnej takie, że wiedział, no, że ale się... te wybory, wiesz, to też może się wiele zmienić po tych wyborach, bo znaczy, patrząc teoretycznie... Niektórzy twierdzą, że teraz opozycja ma większość, ale to trochę mnie śmieszy, muszę przyznać. Ale nie, Andrzej, no bo teraz ja wydaję... Ciebie nie śmieszy? Znaczy śmieszy mnie, ale ja myślę, że teraz ci radni, tak zwani opozycyjni, a teraz... Jak dlaczego mówisz tak zwani? No bo sam się mówi, że cię śmieszy, że jest 8 no, do 7, tak? No śmieszy mnie jak pierun, no. No bo słuchaj, bo po tylu jest? Porażkach... 8 do ilu? Do 7. Na niekorzyść burmistrza. Na niekorzyść burmistrza, tak. No. Także teoretycznie mamy 8 opozycyjnych radnych. Ale to uchwalono na przykład, że głos Adamskiego liczy się za 2. Podwójnie, tak? Ale teraz już nie mogą, bo już teraz, już wiesz, to już musi się cała opozycja zgodzić na to, przynajmniej część. No i słuchaj, no i teraz z tą opozycją to będzie ciekawa historia. Bo oni wcześniej twierdzili, że no co my tam będziemy głosować przeciwko, jak oni jak i tak wszystko tak przegłosują. Nie da, nie? Tak, wszystko przegłosują, a teraz już nie. Teraz już nie przegłosują. I teraz mieszkańcy tych okręgów, gdzie na przykład jest pan Piekutowski, pan Wołowik, pan Straczuk, pan Wierzchowski. Czyli widząc, Rada Milczących. Rada Milczących powinni ze swoimi radnymi jakoś, nie wiem, ich... Zmobilizować, no bo przecież... Weźcie chyba, się chłopcy do roboty. Andrzej, no bo chyba nikt nie ma wątpliwości, że to, co robi na przykład z tym Ensolem burmistrz, no to jest porażka, totalna porażka, tak? To będziemy jeszcze o tym mówić oczywiście, tak jak już mówiłem wcześniej, ale to nie tylko ten Ensol, to są jeszcze inne zaprzepaszczone pieniądze, pisanie wniosków i no i tam różne historie, które... Zamiany działek tam takie. Tak, różne takie historie. I ja uważam, że to jest powód do nieudzielenia absolutorium burmistrzowi miasta. Siła ku temu niby jest. Jest, tak. Ale żeby była siła, to musi być wola. No to zobaczymy, jak to jest teraz z tą opozycją. Czy faktycznie były jakieś deale, że na przykład ty będziesz głosował tak, a my coś tam tobie i tak dalej. Czy może radni po prostu byli tak milczący, bo uważali, że faktycznie nie ma co bić piany, dlatego że nie ma większości. Teraz jest większość. Po prostu siłą i wolą, to mi się przypomina z dawnych lat, jak relacjonował jeden speaker pierwszomajowy, ale nie ja. Nie ty? Nie. Aha. Relacjonował w Warszawie pochód pierwszomajowy i powiedział coś takiego, że wola już przeszła, a ochota jeszcze idzie. Ale wracając do tej Rady Miasta, ja jestem ciekawy, jak się zachowa pan Dariusz Wierzchowski. Bo to jest taki dobry sprawdzian, czy ten turniej, pamiętasz, w tenisa za 10 tysięcy, którego nikt o nim nie wiedział. Nikt nie wie do tej pory. Czy to było takie... A ludzie się dopytują, kto wygrał. No, dopytują się. Czy to było takie właśnie kupienie sobie radnego, czy taki zbieg okoliczności? Nie, no ja myślę, że radny Wierzchowski okaże właściwą wdzięczność za ofiarowane mu pieniądze budżetu. Znaczy, że był deal. Tym bardziej, że jak się dowiadujemy nie po raz pierwszy, w budżecie Radzynia cokolwiek by się nie działo, to i tak nie przynosi żadnej szkody budżetowi. No tak, no faktycznie. Nawet milion, jak jest to fundusz ten taki dodatkowy, czy tam rezerwowy, nie, no to... To przecież to nie ma żadnego wpływu na budżet. Dobrze, to już pogadaliśmy o tej radzie. Będziemy się bacznie przyglądać, jak panowie radni opozycyjni będą się zachowywać na sesjach. Słuchaj, ale jeszcze jest jedna sprawa, którą chciałem ci podpowiedzieć. Otóż zaprzyjaźniony portal, mówię to zaprzyjaźniony, tak trochę w cudzysłowie, opublikował bardzo długi wywiad z pewnym radzyńskim działaczem Prawa i Sprawiedliwości, Andrzejem Dzięgą. Znamy pana Andrzeja, tak. Tak, i znamy jego historię. To znaczy ja pewnie znam lepiej jego historię niż ty, bo ja go znam jeszcze z czasów licealnych. On jest ja mam wyrobione zdanie o panu Andrzeju Dzięce. Uważam, że to jest bardzo... prawdomówny i taki szczery
człowiek. Tak, no, zgadzam się z tobą. Pod tym względem się z tobą w 100% zgadzam, że jest. PR-owo nie zawsze mu tam. Jest to rzetelny też działacz i uczciwy. I nie zmienia, tak. I ma poglądy takie już zadeklarowane, których nie zmienia pod wpływem. Czym innym jest jego lotność, ale to już jest odrębny problem. Natomiast historia jego działalności stała się w tym wywiadzie przeprowadzonym przez dwóch fachowców dziennikarstwa, Józefa Korulczyka i Jakuba Chapkę, stała się pretekstem do tego, moim zdaniem, nie wiem, co ty o tym sądzisz, ale moim zdaniem, to po to ten wywiad przeprowadzono, nie żeby dowiedzieli się słuchacze czy czytelnicy o działalności Andrzeja Dzięki, bo ta jest raczej znana, tylko po to, żeby dokopać burmistrzowi Jerzemu Rębkowi. No bo tam się pojawia cały szereg bardzo interesujących informacji na temat Jerzego Rębka, włącznie niezbyt z historią jego przyznać, różnych, tak? Wiesz, szyldów partyjnych, jego przynależności. Ale to jest pikuś w porównaniu z innymi rzeczami. Z jego działalnością związaną ze zmianą pomnika. Tam pada też ten wątek tego pomnika, który jest już dla mnie anegdotyczny, ponieważ podobno szykuje się nowy komitet i kolejna zmiana pomnika niepodległości. Ciekawy jestem, jak się teraz ten pomnik będzie nazywał, bo wiesz, mamy jednak erę odsłaniania pomników. Nie wiem, czy ty wiesz, ile jest w świecie upamiętnień katastrofy smoleńskiej, ofiar katastrofy smoleńskiej. Nie mam pojęcia. No ale podaj rząd wielkości, ja ci powiem, czy trafi. Katastrofy smoleńskiej, tak? Ofiar katastrofy smoleńskiej w każdej postaci. Tablice, obeliski, Boże, pomniki. 2000? Kochany, co najmniej pięciokrotnie zaniżyłeś tę liczbę. Jest około 10 tysięcy upamiętnień już w tej chwili. W związku z tym na pewno wczorajsze uroczystości odsłonięcia były czymś niezbędnym, bo co to jest 10 tysięcy? No, 10 tysięcy to jest ale, Andrzej, ale Stalin i Lenin w kupie mieli dużo mniej. Ale jeśli chodzi o ten odsłonięcie tego pomnika, które się tam było 10 kwietnia na Placu Piłsudskiego. Znaczy, nie wahaj się na 10 kwietnia. No ja nie mam problemu z tym pomnikiem, bo ja uważam, że taki pomnik powinien dawno w Warszawie stanąć. Myślisz, że ja mam jakiś problem? Tylko wiesz, no, ta cała otoczka, jak oni to zrobili, to tak wiesz, tak to zrobili to tak okrężną drogą, można powiedzieć, no bardzo no, podstępem to zrobili. Podstępem to zrobili i to jest cały problem tego pomnika, bo ja uważam, że pomnik powinien być już dawno. Ja się z tobą zgadzam, że pomnik powinien postawić jeszcze Tusk. Tak. No. Powinien postawić i wtedy nie byłoby tematu. To, tak. I nie byłoby problemu, i nie byłoby kosztów miesięcznic smoleńskich. No bo chyba oni tylko po to się tam spotykali, żeby ten pomnik postawić, tak? Bo tak no, wynikało no, tak się okazało. No, na początku to pewnie to nie było aż tak deklarowane, no ale tak się okazało. I w gruncie rzeczy, rzeczywiście zgadzam się z tobą, że pomnik powinien dawno być. Nie wiem, czy akurat w tym miejscu, nie mam na ten temat zdania. Natomiast to, że stało się to zrobione podstępem, no to jest odrębny fakt. Odrębny fakt. Ale chyba się rozgadaliśmy, Andrzeju. I myślę, dlaczego? Że ja lubię z tobą porozmawiać. Tak? Tak? No. Zwłaszcza jak już skończymy nagranie. No to skończmy to nagranie i sobie podyskutujemy. To dziękuję ci bardzo za dzisiejsze spotkanie. Dziękujemy państwu. Do widzenia. Do widzenia. Było nam bardzo miło. Szczęść Boże. Szczęść Boże.